Brodawki to jest potoczna nazwa grupy takich schorzeń czy guzów skóry, które są zupełnie niegroźne. Mogą czasami świadczyć o jakichś chorobach poważniejszych, wewnętrznych, systemowych, ale jest to bardzo rzadka sytuacja. Ogólnie można powiedzieć, że brodawki dzielimy na brodawki wirusowe, czyli takie, które są wywołane zakażeniem skóry wirusem brodawczaka, czyli wirus nam dostaje się do skóry. Ten wirus powoduje zmianę struktury komórek, także one się szybko dzielą i powstają takie wyrośla brodawkujące jak łeb koguta, nazywane potocznie kurzajkami albo brodawkami. I one mogą się pojawiać w każdym miejscu na skórze, włącznie ze śluzówkami, czyli mogą się pojawiać na języku nawet, na powiekach, na dłoniach, na palcach, na brzuchu, wszędzie. Są zupełnie niegroźne, stanowią pewien problem taki estetyczny i pewien problem w związku z tym, że są, można się nimi zarazić. Natomiast nie są bardzo zakaźne i potrzeba pewnej skłonności do tych brodawek, żeby doszło do infekcji, zakażenia. W większości przypadków, w zdecydowanej większości przypadków nie są to żadnym zmartwieniem takie brodawki. Możemy ich usuwać, jeżeli są problematyczne lub bolesne, za pomocą różnych metod dermatologicznych i to można mówić o zabiegach takich bardziej agresywnych, a także leczeniu miejscowym takich brodawek. Najczęściej jesteśmy w stanie sobie poradzić bardzo szybko my jako dermatolodzy z takimi brodawkami. W bardzo rzadkich przypadkach mamy do czynienia z bardzo opornymi, nawracającymi, rozległymi brodawkami wirusowymi, szczególnie u dzieci. Jeżeli rzeczywiście jest taki przypadek, że mamy dziecko, które ma bardzo dużo brodawek i te brodawki są oporne na leczenie albo ustępują po leczeniu, ale bardzo szybko nawracają, wtedy warto się zastanowić, czy nie trzeba zbadać takiemu dziecku systemu immunologicznego, gdyż zdarzają się jakieś rzadkie zaburzenia immunologiczne, odporności organizmu na wirusy, na przykład brak limfocytów CD4, który wcześniej rozpoznany pozwala takiemu dziecku uniknąć późniejszych, większych kłopotów, większych infekcji, w tym nawet śmierci. Są to bardzo rzadkie przypadki, ale warto o tym, myślę, pamiętać. Drugą grupą brodawek, potocznie zwanymi brodawkami, to są brodawki łojotokowe, zwane też brodawkami mądrości. Są to bardzo często spotykane brodawki występujące u osób starszych, czyli to jest co najmniej od 50 roku życia plus. Są różnego koloru, różnego kształtu. Wyglądają jakby były nałożone na skórę. To jest taki charakterystyczny ich wygląd i bardzo często wyglądają podobnie w opisie jak czerniak. Dlatego bardzo dużo pacjentów jest skierowanych do dermatologów z podejrzeniem czerniaka właśnie z taką brodawką łojotokową, która jest jakoś podrażniona, podrapana. I w większości przypadków są to zwykłe brodawki łojotokowe, chociaż rzeczywiście czasami czerniak może imitować taką brodawkę łojotokową i mylić te dwa schorzenia. Ale w zdecydowanej większości brodawki łojotokowe są zupełnie łagodne, nie mają żadnego charakteru złośliwego, nie mogą też się przemienić w nic złośliwego, nawet jeżeli je drażnimy czy pocieramy. Bardzo, bardzo rzadko istnieje taki zespół, który polega na tym, że w krótkim czasie u danego pacjenta występuje bardzo dużo brodawek łojotokowych, czyli powiedzmy w okresie 2-3 tygodni bardzo dużo brodawek łojotokowych raptem na tułowiu i może to świadczyć wtedy o rozwoju nowotworu narządów wewnętrznych, na przykład układu pokarmowego. Ale są to bardzo rzadkie przypadki i właściwie w takim praktyce codziennej niewidywane. Te brodawki usuwamy najczęściej ze względów estetycznych i tutaj mamy cały szereg metod. Są one na tyle powierzchowne, że te zabiegi są bardzo łatwe i właściwie nie pozostawiają żadnego śladu. Po kilku miesiącach nie widać, że tam ta brodawka występowała.